Siema, z tej strony Elevena, to jest Alex the Alligator. To jest gra mojego dzieciństwa, którą postanowiłem przejść teraz razem z wami od początku do końca, ponieważ pisałem z Peter Gaynerem, twórcą gry Abandoned Labs Floors. I jest po prostu coś w tej grze, o czym nie wiedziałem. Jest jakiś tam dodatkowy poziom na końcu. Ja nigdy całej gry do końca nie przeszedłem, ale zamierzam przejść teraz z wami w 100% i odkryć ten poziom razem. Jest to gra w wersji kolorowej, bo była wersja czarno-biała, znaczy taka zielonkawa ona cała była. To jest wersja kolorowa, więc możliwe, że coś będzie zepsute, że przyniosę save'a, ale zobaczymy. Na razie jedziemy z tą grą. To jest bardzo prosta gra tak naprawdę, ale ja kiedy ostatni raz z nią grałem, to było dawno temu i to było po prostu moje dzieciństwo, więc wiecie. Więc jesteśmy takim aligatorem, nazywamy się Alex i po prostu sobie skaczemy, biegamy i to są ludzie, których musimy pokonywać skacząc na nich i ich jedząc i wykorzystywać ich do różnych innych rzeczy. Brrr. Oczywiście wiecie, do wyskoku na przykład, tak? To jest praktycznie cała gra, która potem się rozkręca, jest coraz więcej, toczymy się, turlamy, coś tam jeszcze. To jest cała gra, taka platformówka. Więc jeżeli wam się nie podoba, no to już możecie wyjść z filmu, no bo seria będzie ciekawa dla was. Wow! A, nie zdążyłem. O, i tak się właśnie wykorzystuje do tego, żeby zdobyć te gwiazdki u góry. Żeby zdobyć ten poziom właśnie, ten taki dodatkowy na samym końcu gry, trzeba mieć grę ukończoną w 100% ze wszystkim. Dlatego zamierzam właśnie to teraz uczynić. Poziomów, nie pamiętam, jest 12 czy 13, nie jestem pewien, mogę się mylić, bo w grę dałem, w tą grę grałem bardzo dawno. Ale widzicie, jak to sprawnie idzie, już drugi poziom. Teraz mają dzidy, skurczysyny. Wow. A ja się z tą grą tyle męczyłem w dzieciństwie, każdą jedną najmniejszą rzecz przechodziłem kilkanaście razy, bo było tak ciężko. Znaczy wiecie, teraz nie grałem w to, więc... Ej! Spokojnie! Nie rzucaj się! Pisienki? Dobra, chodź. Chcę was wszystkich pozbierać, bo mogę po prostu, tak? Nikt mi nie zabroni. Sprawnie mi to idzie, naprawdę. Tam potem w następnych poziomach są poukrywane sekrety, o których pewnie zapomnę całkowicie. Gdzieś w ścianach są poukrywane. Nie wiem, czy nie tutaj nawet, ale nie jestem pewien. Chyba nie, chyba jeszcze to nie tutaj. Jakbyśmy najwyżej coś pominęli, to zawsze można się do poszczególnego poziomu wrócić i go skończyć jeszcze raz, więc no problemo. Nie, nie chcę go zabijać, muszę zdobyć gwiazdkę. Chwila. No chodź, odkucnij się. O! Było blisko. No nie! Jak go zjem przez środek, to już jest po mnie, więc znaczy się po mnie. No po gwiazdce. Okej, okej, teraz możemy iść dalej. Fajna, przyjazna gra. O! I dla mnie kiedyś była bardzo ciężka. Teraz z perspektywy czasu wydaje się dużo prostsza, więc... Jezu, całe dzieciństwo, jaka nostalgia. Okej. A, możemy cię zażreć, co tam? Na razie. Okej, o. To już jest czwarty czy trzeci level? Level trzeci. Super. Więc tutaj się zaczyna toczenie, z tego co pamiętam. Musimy rozbić tą kulę lodu czy tam szkła. Zawsze myślałem, że to jest lód, to najwyraźniej szkło jest. A, padłem, jestem głupi. Dobra, więc najwyraźniej to jest szkło zwyczajne, a nie lód. Myślałem, że zawsze to jest kula lodu czy coś takiego. Więc to szkło musimy rozbić tocząc się. Ach. Po czymś takim właśnie. Tylko jak to zrobić teraz, żeby... Musimy najpierw tutaj, w tą stronę, żeby nas nie wyrąbało gdzieś tam. A, nie udało się. Jeszcze raz. To zawsze było dla mnie takie ciężkie, takie cholernie ciężkie i stresujące, takie... O Jezu, zaraz spadnę! Nie uda mi się! Okej, okay, udało się, więc to jest właśnie to toczenie teraz. Tego będzie potem więcej, z tego co pamiętam. I to, tego się będzie wykorzystywało do odkrycia różnych sekretów. No ale widzicie, jest... To jest taki plus tego toczenia się, że... Moment!
O właśnie, tak to trzeba było zrobić. Przypominam sobie powoli tą grę i jej niektóre takie właśnie tajne sekrety, ale tutaj się trzeba było zatrzymać chyba. Nie, nie trzeba było się zatrzymać. Nie wiem, czy nie zrąbałem czegoś. Chyba zrąbałem, miałem tam... Tak, zrąbałem. Może tam będzie jeszcze takie to kółeczko, jeżeli nie będzie, no to jestem troszeczkę w dupie. Ale ciężkie. O, dobra, zabili mnie. Pak! Dobra, nieważne. Może nawet lepiej, bo i tak tam kółeczka nie było, więc przejdziemy to jeszcze raz. Tak, żeby zebrać wszystko. Bo to, po to przechodzę teraz tą grę, żeby przejść ją na 100% i dostać ten dodatkowy level, którego nigdy nie widziałem jeszcze jako dzieciak, tak? Okej, o, spokojnie, level up. Więc tutaj ilekolwiek nie zginiemy, to znaczy się, no zginiemy raz, bierzemy level up, no to cały czas się odradza, więc jest tak jakby spokój, można powiedzieć, nie? Jest luz. Okej, o. Dobrze. Więc mamy teraz wszystko zebrane i teraz jak musimy to zrobić? Najpierw musimy przelecieć tutaj. Okej, zrobimy tak. Dokładnie. Teraz przelecimy górą, żeby zbić to. A, jeszcze raz. Przelecimy górą, żeby zbić to. No, come on, Alex! Papuga Dali, mojej dziewczyny się nazywa Alex. Wredny typ. I teraz tutaj. O, widzicie, jak sprawnie to poszło. Teraz jest już cały poziom ukończony, o ile się nie zabije znowu, jak ten idiota taki. Zebraliśmy 100% wisienek, bo nam tam podskoczyło 100% z tego, co widziałem. Teraz gwiazdeczki. I 100%, jest, cały level wymasterowany, super. Więc teraz czas na level 5. Z tego, co pamiętam, tutaj po lewej w ścianie będzie trzeba właśnie tym kółkiem, takim kołowrotkiem tam przelecieć. Na. Jak to działało, kurczę? Moment, ja tam muszę chyba przelecieć od góry, nie jestem pewien. Okej, to było głupie, z mojej strony, to było bardzo głupie. Jak to miał się ten? Ja tu musiałbym wyskoczyć chyba, wiecie, i tak... Fuck. Więc widzicie, w miarę poziomów jest już to coś, przy czym już będę musiał trochę posiedzieć. Nie będzie tak łatwiutko. Okej, dostałem się tutaj, jest dobrze. Tego oczekiwałem. Więc wyzbierałem to, to jest dla mnie najważniejsze. O, zaraz, tam jest kółeczko, okej. I nim będę musiał się tam dostać, okej, o. Ale najpierw idę na górę. Ojdź. Tylko go nie zjedz, Alex, spokojnie, zaraz go zjesz, spokojnie, aligatorko! Okej. Spokojnie, na razie nigdzie nie lecimy, Teraz lecimy tutaj, tylko jak to zrobić teraz, żeby było... Mam tam przeskoczyć, okej. A może tam dalej jest jeszcze kółko? Jest jeszcze kółko i właśnie tego mi chyba potrzeba, wiecie? Tego mi potrzeba, ale muszę iść górą. Shit! Tędy, właśnie, dokładnie tędy mam sobie podążać, tak. Zrąbałem. Za wcześnie podskoczyłem. Muszę to tam przeskoczyć do końca. Bo tam jest ukryty sekretos. Oj, nie chciałem tam przelecieć, bym już nie miał powrotu. Z tego, co wiem. Spokojnie. Zluzować. O! O! A nie mówiłem? Super! To jest 5. poziom chyba, więc 5. poziom mamy już praktycznie ukończony na fulla.
Tam chyba jeszcze coś było, tutaj gdzie widać te jaśniejsze miejsca. I postaram się to właśnie teraz. Nie jestem pewien, ale spróbuję. Nie. Okej, więc żeby się już nie chrzanić, żeby szybciej tam dobiec, no to już użyłem tego. Teraz idziemy dalej, naprzód, tutaj. Nie! Jezu, kolce! Oje, ho, ho! Ale bym się wdupił. Okej, szamanko. To, że ludzi praktycznie nic mi nie daje, tylko trochę więcej punktów dostaje, ale punkty to tutaj mało znaczą, z tego co wiem. Jest 100%? Level complete? Nie jestem pewien, ale chyba jest 100%. Boss, ile się z tym męczyłem. Ajdź. To było głupie z mojej strony. Aaaa! Moment. Na spokojnie. Jak to zrobić? Gościa trzeba na pewno z rozpędu wziąć w zadek, że tak powiem. Aha, pamiętam już. Okej, trzeba go przeskoczyć z tej strony. Poczekać aż przejedzie tam i zaatakować go tym kołowrotkiem. Okej. Dokładnie tak. Na spokojnie. Nie w szybko, bo wtedy spiernicza. Zawsze na szybko chciałem, wiecie, że nie czekać, tylko od razu biec szybko, nakopać mu i tak dalej. Ale nie. Tu nie można tak. Tutaj trzeba... Na spokojnie. Z wiekiem się trochę nauczyłem. O nie! Sreleven. Nowa gra. Więc szósty poziom to jest poziom z bossem, okej. Więc to będzie praktycznie chyba już pół gry, ale nie jestem pewien. Okej, o, fajnie. Spokojniutko. Oj, sam oberwałem. Nadziałem się na kolce, dlatego. Tak jak mówię, za szybki byłem. A teraz mi już pójdzie dobrze. Strzelaj. Okej, o. To są proste gry, jest takie dziecinne, a... Jezu, to mi daje tyle radości. Śmiejcie się ze mnie ile chcecie, ale kurna, ta gra jest wyjebista. Okej, zebrałem ostatnią gwiazdkę, bo już chciałem mieć to za sobą. Teraz tylko mu klepać, jeszcze raz klepać. Obracaj się i zaraz znowu dostaniesz dupsko. Ile jeszcze razy? Dwa, trzy... Tylko żebym nie skusił, bo będzie po prostu... Come on! Jedziesz! Jeszcze jeden raz, shit. Oj, było blisko, dostał kulą w łeb. A tego on nie chciał. Szybko skacz. Poprawię sobie sławki, bo mi zjeżdżają. Jest! Okej! Więc pokonaliśmy bossa i teraz... Nie jestem pewien, nie dam głowy, ale to jest chyba połowa gry, więc to zostawię na następny odcinek. Będą chyba tylko dwa z tej gry, ewentualnie trzy maksymalnie. Jeżeli chcecie, link jest w opisie. Pamiętajcie, jest wersja szara, jest wersja kolorowa. Z tego co się dowiedziałem od Peter Gamera, to jest to tak zorganizowane, że jest modyfikacja do wersji szarej, takiej zielonkawej, która dodaje kolorów, a wersja kolorowa, osobna, ma błędy w tym ostatnim dodatkowym poziomie, więc nie wiem jak to jeszcze będzie, zobaczymy jak to rozegramy. Znaczy, link do oryginału macie w opisie, w sensie do oryginału, w sensie tego szarego kolorowego możecie znaleźć na własną rękę. Więc to by było na tyle, piszcie, czy wam się gra spodobała, jakie wy mieliście gry z dzieciństwa, chociaż to już obgadywaliśmy w innym odcinku, ale nieważne. I to by było na tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie, trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie!